Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa tutaj bliżej, bo naszą dzisiejszą, myślę, radosną zabawę w atmosferze festynu na pożegnanie lata rozpoczniemy bardziej oficjalnie. Jak Państwo widzą, mamy przed sobą nowoczesny plac zabaw, piękne nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a więc nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od uroczystego otwarcia tego obiektu. Zapraszam tutaj bliżej Państwa. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko otrzymujemy od Boga i władzę samorządową, i władzę poselską. Nasze życie, nasze zdrowie. Dlatego cieszę się, że o tym władze pamiętają i też Bogu publicznie cześć oddają. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten plac zabaw i na boisko sportowe. Obdarz ich obfitymi błogosławieństwami. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z posłami, samorządowcami i wszystkimi wiernymi. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach. Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Zabaw i boiska ze sztuczną nawierzchnią. Idziemy za księdzem dyrektorem. Dziękuję panu dyrektorze, dziękuję panu sołtysowi. Nożyczek wystarczy, tylko wstęga trochę za krótka. Proszę Państwa, zostało przecięte niniejszym. Nowy plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne wybudowane przy wsparciu środków z programu rozwoju obszarów wiejskich zostało otwarte.